Zadanie. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego trójkątnego z jego wysokością tworzą kąt 30 stopni. Oblicz wysokość i krawędź boczną ostrosłupa, jeśli krawędź podstawy wynosi 6 cm. Wykonajmy rysunek do zadania. Jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie mający trójkąt równoboczny. Znamy krawędź podstawy, jest ona równa 6 cm. W zadaniu mamy również podany kąt między krawędzią boczną a wysokością, czyli tutaj mamy 30 stopni. W zadaniu również wykorzystamy ten oto czerwony odcinek, który stanowi 2/3 wysokości trójkąta równobocznego, który jest w podstawie. Przerysujmy naszą podstawę odrobinę niżej. Jak widzisz, mamy tutaj trójkąt równoboczny o boku 6. Mamy trzy wysokości przecinające się w jednym miejscu. I ten odcinek X zaznaczony na czerwono jest to właśnie 2/3 wysokości. Ten mały kawałek, przypominam, to jest 1/3 wysokości. I teraz obliczmy ten czerwony odcinek. Jak już wspomniałem, jest to 2/3 wysokości, gdzie H jest wzorem na wysokość trójkąta równobocznego, czyli H teraz zastąpiłem wyrażeniem A pierwiastek z 3 na 2. Tutaj dwójki się skrócą po skosie i otrzymujemy wzór na nasz odcinek X, że to jest A pierwiastek z 3 na 3, gdzie A jest bokiem naszego trójkąta. Więc szósteczka wędruje tutaj w miejsce A i mamy 6 pierwiastków z 3 na 3. Liczby się skracają i odcinek X jest równy 2 pierwiastek z 3. Celem zadania jest obliczenie wysokości oraz krawędzi bocznej naszego ostrosłupa. Więc na pewno skorzystamy z podanego tutaj zaznaczonego kolorem trójkąta prostokątnego. Widzisz, to jest ten trójkąt wyjęty ze środka ostrosłupa. U góry mamy 30 stopni, tutaj na dole 90 stopni, więc kąt między krawędzią boczną a podstawą musi być równy 60 stopni. Jest to trójkąt, który jest połową trójkąta równobocznego. Jego podstawa tego trójkąta, to jest właśnie 2/3 wysokości naszej podstawy. Czyli ten czerwony odcinek jest równy 2 pierwiastek z 3. Jeżeli jesteś w stanie sobie wyobrazić, że jest to połowa trójkąta równobocznego, to widać, że tutaj mamy bok A tego trójkąta równobocznego. A tu jest jego wysokość, a to jest połowa podstawy tego trójkąta równobocznego. Więc skoro połowa jest równa 2 pierwiastek z 3, widzisz, 1/2 A to jest 2 pierwiastek z 3, to cały bok musi być dwa razy większy, 4 pierwiastek z 3. A mając A, możemy obliczyć teraz wysokość tego trójkąta równobocznego. Tutaj wstawiamy nasze wyrażenie, czyli to jest wysokość A pierwiastek z 3 na 2 równa się. Tutaj wędruje liczba 4 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Ta liczba pochodzi ze wzoru i dzielone na 2. Dwójka i czwórka skrócą się ze sobą. Te dwa pierwiastki wymnożone w efekcie dadzą nam trójkę, czyli 3 razy 2 to 6. Teraz możemy już dać końcową odpowiedź do zadania. Odpowiedź. Wysokość ostrosłupa wynosi 6 cm, a krawędź boczna 4 pierwiastek z 3 cm.